Serdecznie wszystkich Was witam. Na początku zrobię to, co często zapomina mi się. Przywozimy wraz z moją żoną Marzenką z Rybnika serdeczne pozdrowienia dla Was w Ustroniu, drodzy. Podziwiamy Was, cenimy Was. Jak rodziny nie kochać? I w tym jest coś więcej niż tylko puste słowo, bo dla nas wy jesteście od zawsze. Tak, dla nas jesteście od zawsze i gdyby tak spojrzeć pokoleniowo, ponieważ podziwiamy i cenimy niezmiernie w Rybniku, ja osobiście z moją żoną, to, że jesteście kościołem wielopokoleniowym. Pewnie też dlatego wczoraj, korzystając z zaproszenia, za które dziękujemy Markowi, Ewie, mówiliśmy o wielopokoleniowości, o tym, że taka jest kolej rzeczy, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Dzieci są ojcami, ojcowie stają się dziadkami i tak dalej, i tak dalej. Więc cenimy to bardzo, o wielopokoleniowości mówiliśmy wczoraj. I wielopokoleniowość też jest wpisana w naszą relację duchową, bo tak jak powiedziałem, Ustroń był od zawsze, ale Jastrzębie nie było od zawsze. Kiedyś powstało, kiedyś Ustroń, Betel zrodził kościół w Jastrzębiu. Wodzisław też nie był od zawsze. Kościół w Jastrzębiu zrodził kościół w Wodzisławiu i nasz kościół w Rybniku też nie był od zawsze, bo ma tylko 8 lat. Kościół w Wodzisławiu zrodził kościół w Rybniku. Także jesteście naszym pradziadkiem, tak? Pradziadem, że, tak dosadniej mówiąc. Także bardzo cieszymy się, że możemy razem, że mogliśmy wczoraj Wam razem usługiwać. Nawet nie pytam, czy jeszcze nas zaprosicie. Nie wpraszam się absolutnie w kościele. Pokora jest mile widziana przed Panem Bogiem szczególnie, więc czujemy wielki przywilej, że tu możemy razem być. Ja czuję wielki przywilej, że mogę być teraz tutaj i mówić do Was, kochani. I pozwólcie, że pozostanę przy tej wielopokoleniowości trochę. Dzisiaj w kazaniu, które przygotowałem i które zatytułowałem Trudna droga do błogosławieństwa. Cieszę się bardzo, że pastor przeczytał fragment, który przeczytał z Księgi Jeremiasza, bo on pokazał serce naszego Boga. Co o nas myśli, jak nas widzi i jakie ma plany wobec naszego życia. Tak? O pokoju, o nadziei, o dostatku. Bóg nie życzy nam źle, chce, aby nasze życie obfitowało. Piękny fragment jest napisany na ścianie. Niech nam Bóg miłościw będzie, czyli stajemy we właściwej postawie wobec Boga, gdyż On jest Bogiem, my tylko jesteśmy ludźmi, ale niech nam błogosławi. Amen? Niech nam błogosławi. I dzisiaj o tej trudnej drodze do błogosławieństwa chciałbym trochę powiedzieć. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale 6 wersecie powiedział takie słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak? Czyli Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. Czyli ja jestem rozwiązaniem. Ja jestem prawdą i ja jestem życiem. I podkreślam tutaj słowo życiem. Życiem. Jakie życie wiedziesz? Jak ci się żyje? Co słychać? Życie obfite, błogosławione, szczęśliwe? A może, jak to w naszym kraju czasami słyszymy, no żyję, ale co to za życie? Albo życie jest trudne. Nie wiedzie mi się. Jak żyjesz? Jezus mówi, ja jestem życiem. W Ewangelii tej samej, w 10 rozdziale, 10 wersecie, Pan Jezus mówi takie oto słowo. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały co? Życie. Ale jakie życie?
życie i obfitowały. W przekładzie, z którego ja czytam, miały życie i to w całej pełni. Czy życie w całej pełni to życie błogosławione? Tak? To życie w pokoju, to życie w nadziei. Nawet jak teraz jest źle, to wiem, że Pan Bóg ma to pod kontrolą i wskaże drogę rozwiązania, bo zaplanował dla mnie fantastyczne życie. Pomyślmy chwilę o Jezusie, którego znamy. Czy Jezus nas kocha? Tak? Dał dowód miłości ku nam, dla nas, wobec nas, tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli gdy my Go nie kochaliśmy, nie myśleliśmy o Nim, szliśmy swoją własną drogą, On już wtedy oddał za nas życie. Nie ma większego dowodu miłości. Czy Jezus wszystko wie? Amen. Bóg jest wszechwiedzący. Czytamy, że Pan Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku, nawet gdy był na ziemi, w ciele, bo wiedział, co jest w sercu człowieka. I teraz wyobraźmy sobie, czy osoba, która nas kocha ponad swoje własne życie, która wszystko wie, która dobrze nam życzy, no bo trudno inaczej, gdy się kogoś kocha, będzie chciała zaingerować w nasze życie i nas poprowadzić, czy będzie trzymać się od nas z daleka? Jak myślicie? Zaingerować. Ja myślę, że tak, bo my nie wiemy wszystkiego. Potykamy się, upadamy, grzeszymy, popełniamy błędy, tak? Nie wiem jak wy, ja tak. Czasami mi wstyd. Uczę się na swoich własnych błędach, potykam się. Nie wiem wszystkiego. Ciągle się uczę. Tak więc jeśli Pan jest Panem, jest tym, za kogo się podaje, z miłości będzie chciał zaingerować w moje życie i ustrzec mnie od błędów, prawda? Uchronić od upadku. Przecież o tym czytamy. Zachować moje życie, nie je stracić. Nie okraść, ale przydać coś dobrego, coś dla mnie ważnego. Taki jest nasz Pan. Amen? Tak wierzę. I pierwszym zdaniem, które na mnie robi niezwykłe wrażenie, które wypowiada Jezus i które jest zdaniem ingerencji w życie człowieka, to słowa pójdź za mną. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Chrystus mówi do ludzi pójdź za mną w momencie, kiedy są zajęci, kiedy są w swojej codzienności. On ich niejako zaskakuje. Tak? Siedzi sobie celnik przy robocie i nagle słyszy pójdź za mną i widzi, że Jezus się przesuwa. Że On chyba nie będzie tutaj długo na mnie czekał i ja teraz muszę zadecydować, czy pójść za Nim, czy zostać w moim codziennym życiu. To samo tyczyło rybaków. Pójdź za mną. Jaka wielka ingerencja. Widzicie w to? Jaka wielka ingerencja. I w pewnym momencie uczniowie idą, tak? Oni ruszają w podróż za Jezusem, ale przychodzi mi jakaś refleksja i mówią, Panie, jak się nad tym tak głębiej zastanowić, to opuściliśmy nasze domy, opuściliśmy naszych bliskich, zaufaliśmy Tobie, oddaliśmy tak naprawdę wszystko i co z tego będziemy mieli? Pan Jezus mówi, nie martwcie się, nie ma takiego. Kto by poszedł za mną, kto by coś poświęcił i nie otrzymał w zamian stokroć ponad to. Nie ma takiego. Chrystus ich uspokaja, tak? Mówi, słuchajcie, jest wszystko pod kontrolą. Ja jestem Bogiem, ja wciąż was kocham i mam dla was fantastyczny plan dla waszego życia. Aby zilustrować tę Bożą ingerencję i to, że droga do błogosławieństwa nie zawsze jest łatwa, posłużę się dzisiaj historią rodziny, trzech pokoleń. W takim skrócie, rodziny chyba najbardziej znanej w Piśmie Świętym, przynajmniej ludziom, którzy czytają Pismo Święte uważnie, patriarchom. Tak? Możemy troszkę spojrzeć na Abrahama, jego pokolenie.
na jego syna obietnicy Izaka, co dzieje się piętro niżej i co dzieje się jeszcze niżej. Co dzieje się jeszcze niżej. Zobaczcie, Pan Bóg kiedyś powiedział do Abrahama, pójdź za mną. Amen? Dokładnie tak, wyjdź, zostaw swój dom, swoją rodzinę, swoich bliskich i pójdź za mną drogą, którą ci wskażę. I ten człowiek idzie. I to jest dla mnie tak samo niepojęte, jak niepojęte jest, że celnik w czasie pracy wstaje i idzie za Chrystusem, że rybak zostawia swoją łódź, swoje sieci, swoją pracę, swoje utrzymanie i idzie za Jezusem. Abraham rusza w podróż drogą, której nie zna. Bóg mówi, zaprowadzę cię do miasta, które ci wskażę, które przygotowałem. Niezwykła ingerencja w życie człowieka, Boga, który go kocha. Widzicie to? Niezwykła ingerencja. I Abraham żyje prowadzony przez Boga. Nazywamy go dzisiaj, Nowy Testament o nim tak mówi, ojcem wiary, tak? Bo wzbudziła się w nim wiara. Uwierzył w to, co niewidzialne. Uwierzył, że Bóg ma dobre plany o nim. Jak dobre to były plany? Nie będę przytaczał oczywiście tej historii, ją można przeczytać w Księdze Rodzaju, ale jego życie nie było łatwe, jak życie każdego człowieka. Kocham to w Biblii, że nie jest ukoloryzowana, że pokazuje prawdziwe życie prawdziwych ludzi. Ale nadchodzi dzień, kiedy Pan Bóg chce pokazać, jak dobrym jest Bogiem. Chce objawić mu tajemnicę, co dla niego tak naprawdę przygotował. Jaka jest miara tego błogosławieństwa, które mu zapowiedział. Domyślacie się, w jaki sposób Bóg to uczynił? Wyjdź ze swojego namiotu i spójrz w niebo. Co widzisz? No gwiazdy widzę. Spróbuj je policzyć. Nie jestem w stanie policzyć gwiazd. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy on czeka jeszcze na syna, żeby było jasne. Czyli poziom w tej skali do nieskończoności jest zero w tym momencie. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Pójdź nad morze i zobacz piasek. Jesteś w stanie policzyć ziarenka tego piasku? No nie jestem w stanie. Takie są moje myśli co do twojego życia. Takie jest moje błogosławieństwo. Więc uchwyćmy to, że w którymkolwiek momencie swojego życia Abraham od tego momentu wie, że zawsze jest więcej. Amen? Że nie jestem w stanie policzyć tego, co Bóg dla mnie przygotował. Że jestem w miejscu już błogosławieństwa. Dzieją się fajne rzeczy. Moja żona, która już biologicznie nie może mieć dzieci, zachodzi w ciążę. Alleluja. Ale Bóg ma więcej. Ma tyle, że ja nigdy nie będę w stanie nawet tego ogarnąć moim umysłem, moimi myślami. I chcę podkreślić właśnie to, że on żyje w takim duchu. Żyje w takim duchu i daje dowód swojej wierności Bożemu Słowu wtedy, kiedy idzie na górę ze swoim jedynym synem, aby złożyć go w ofierze. Bo wie, że Bóg ma więcej. Bo wie, że Bóg ma plan, że Bóg spełni swoją obietnicę. Przypomnę, że Pan Bóg pewnego razu, chcąc wystawić go na próbę, powiedział, weź swojego jedynego syna Izaka, udaj się na górę, którą ci wskażę i oddaj mi go w ofierze. Zabij go dla mnie. I on to robi. Dlaczego? No bo wierzy, że Bóg wie, co robi, że ciągle mnie kocha, że nawet jeśli stracę, mamy pewne objawienie w Nowym Testamencie. Nawet jeśli dojdzie do tego momentu, że go będę musiał zabić, bo Bóg tak chce, to Bóg ma moc wzbudzić go z martwych. A wtedy ludzie jeszcze z martwych nie powstawali, by była jasność. Zobaczcie, jaka wiara. Zobaczcie, jaka ufność.
i dbałość o następne pokolenie. To Abraham, kiedy ma swojego jedynego syna Izaka, dziecko obietnicy, wykazuje troskę o to, by znaleźć mu właściwą żonę. Tak? Ojciec wiary, Boży mąż, bierze sprawy w swoje ręce. Woła sługę i wysyła go w misję. Idź tam do moich przodków, do mojej rodziny i przyprowadź stamtąd żonę dla mojego syna Izaka. Na mój prywatny użytek nazywam tę misję przyprowadzenia żony dla Izaka misją nie do wykonania. Taki film był, tak? Kojarzycie? Mission Impossible. I to nawet było 1, 2, 3, ileś tam wersji. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich odcinków z Tomem Cruise'em było to, że misja jest nie do wykonania, a jednak staje się faktem, staje się prawdą. Dlaczego misją nie do wykonania? Dlaczego misją nie do wykonania? Posłuchajmy sługę, który dociera do miejsca, w którym urodził się Abraham i zaczyna się modlić. Czy to dobre modlić się wtedy, kiedy jesteśmy bezradni? Tak? I sługa się modli. Panie Boże, mego Pana Abrahama, zaczął. Wiecie, co mi to mówi? Że on był w domu Abrahama i coś zauważył w swoim Panu. Coś zauważył w tym domu, że oni żyją, a powinni umrzeć, że Bóg im błogosławi, a nic się nie zgadza, że dzieją się rzeczy niezwykłe, więc do kogo się modlić, jak nie do Boga mojego Pana Abrahama? Widzicie ten wpływ wiary Abrahama, jego postępowania, jego wierności? Panie Boże, mego Pana Abrahama, zaczął modlić się sługa, spraw, abym ją dzisiaj spotkał. Nie chcę tracić czasu. Jak już tu przybyłem, to Panie, niech dzisiaj ją spotkam. Chcę wam wskazać na to, że on nie modli się bezpiecznie. Panie Boże, mamy dużo czasu, Izak jest jeszcze młody. No damy radę, jakoś sobie poradzimy. W tej modlitwie młodzi mówią, nie wiem, czy młodzi teraz tak mówią, tak nam się czasami wydaje, że ta młodzi tam już tak, idzie po bandzie. Panie, spraw, bym ją dzisiaj spotkał. Dzisiaj tu przybyłem i chcę ją dzisiaj spotkać. Okaż łaskę mojemu Panu Abrahamowi. Oto stoję tutaj u źródła. Niedługo córki mieszkańców miasta wyjdą, by naczerpać wody. Spraw, by dziewczyna, do której powiem, nachyl się proszę swój dzban i pozwól mi napić się wody, odpowiedziała. Pij, napoję też twoje wielbłądy. Spraw, by była to ta, którą przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaka. Niech się przez to przekonam, że okazałeś łaskę swojemu Panu. Czyli wypowiada bardzo niebezpieczną modlitwę. Mówi dokładnie, jak to ma wyglądać. Innymi słowy, mówi, jeżeli będzie inaczej, to znaczy, że Pana w tym nie ma. Tak? Czyli stawia poprzeczkę jakby bardzo wysoko. Dlaczego? Z jednego tylko powodu, bo chcę być pewny, że Pan tutaj jest. Gdyby modlił się ogólnie, tak asekuracyjnie, to pewnie kogoś by tam znalazł. Może jakąś dziewczynę udałoby mu się nakłonić do wielodniowej podróży z nieznajomym mężczyzną, do jakiegoś tam człowieka, który żyje nie wiadomo gdzie. Może. Ale nie byłoby w tym pewności, że to Pan to wszystko zaplanował, zaaranżował, że to On może i chce zaingerować w nasze życie. Amen? I dlaczego misja nie do wykonania? Widzimy taką modlitwę bardzo dokładną, niech co się stanie i tak dalej. Inna sprawa, że gdy tylko skończył się modlić, nadchodzi Rebeka, nadchodzi kobieta. Ale niech nie ujdzie waszej uwadze,
że on podróżował w towarzystwie 10 wielbłądów. I najtrudniejsze dla Pana, a też dla tej biednej, młodej kobiety miało być nie danie napić się temu człowiekowi, ale powiedzieć, napoję też twoje wielbłądy. Do 10 nie trudno liczyć, a ludzie w tamtych czasach wiedzieli, co to znaczy napoić 10 wielbłądów po długiej podróży. Mówiąc, dzisiaj to około 1,5 do 2 tysięcy litrów wody. Mniej więcej tyle. Czyli mówiąc to, ona decydowała się na ciężką pracę. Bardzo ciężką pracę. Ale ona to mówi. I wiecie, co jest najbardziej okrutne? Że gdy ona daje pić słudze, bierze się za te wielbłądy, bo mówi, wielbłądy twoje też napoję, to wiecie, co sługa robi? Co on robi wtedy, kiedy ona zaczyna te wielbłądy? Stoi i się patrzy. Nie kiwa nawet palcem. Bo wie, że jeżeli Pan w tym jest, to Rebeka da radę i napoi wszystkie wielbłądy. Pionierom jest trudno. Abrahamowi było trudno. Szedł za niewidzialnym, tak jakby go widział. Działy się znaki, działy się cuda, wielkie obietnice. I następnemu pokoleniu zazwyczaj jest łatwiej, jak mamy takich rodziców. Amen? Tu jest wielu pośród nas rodziców, którzy kochają Pana, pobierali się przed Nim, rodziły się dzieci ofiarowane Panu. I wiemy, co to znaczy troszczyć się o naszych bliskich, o nasze dzieci, o ich przyszłość. Młodzi, nie bójcie się, żon i mężów dzisiaj nie wybieramy. Świat się zmienił, ale troska nie jest nam obca. Tak więc Abraham oczywiście chce, żeby Izakowi było łatwiej. Izak już nie jest pionierem. Jest dzieckiem obietnicy, ukochanym swojego ojca, zatroszczonym, wymodlonym. I jak jest w następnym pokoleniu? Przyjrzyjmy się. Gdy Izak miał 40 lat, czyli Izak ma już 40 lat, pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela. To ta o tej misji nie do wykonania. Rebeka była niepłodna. Lecz Izak wstawiał się za nią do Pana i Pan dał się ubłagać. Jego żona Rebeka poczęła. W czasie ciąży dzieci walczyły w jej wnętrzu. To ją zastanowiło. Skoro już jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? I poszła zapytać Pana. Pan jej odpowiedział. Dwa narody nosisz w swoim łonie. Ludy już w twoim wnętrzu podzielone. Jeden nad drugim będzie miał przewagę. Starszy będzie służył młodszemu. Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła bliźnięta. Czyli mamy oto młode małżeństwo. Małżeństwo Izaka i Rebeki. Rebeka jest niepłodna, Izak modli się o nią, czyli postępuje tak jak jego ojciec, modli się o cud. Pan wysłuchuje. Rebeka zachodzi w ciążę i czuje, że coś nie jest tak normalnie. I pyta Pana, o co chodzi, i Pan mówi. Tak Pan odpowiada. Pan odpowiada. Są w twoim wnętrzu dwa narody podzielone i Pan mówi coś, czego nie powinien powiedzieć, co nie było normalne, co nie było naturalne. Innymi słowy, Pan ingeruje w tym momencie w życie Izaka i Rebeki słowami: nie młodszy będzie służył starszemu, czyli nie pierworodny będzie pierwszy,
który panuje, który dziedziczy błogosławieństwo ojca. Tak było w tamtej kulturze i było to naturalne. Ale będzie odwrotnie, to starszy będzie służył młodszemu. Kto to powiedział, przepraszam? Pan. Jak myślicie, czy taka ingerencja była wyraźna, była odczuwalna? Czy mogła tak ujść uwadze? Ja myślę, że była jak pięścią w nos, bo wymagała sprzeciwienia się zasadom, w których się wychowaliśmy, które były naturalne, porządkowi, który przecież to Pan ustanowił. Więc jak się wytłumaczyć, że u nas będzie inaczej? Tylko w jeden sposób. Tak Pan postanowił. Kiedyś tam, kiedy dwoje bliźniąt było jeszcze w moim łonie, ja pytałam Pana, o co chodzi w tej walce. I Pan mi mówi, że to nie starszy będzie panował, nie on zwycięży, ale to młodszy zwycięży. Będzie u nas odwrotnie. I ja to zapamiętałam i dlatego jest jak jest. Nie mogłam się Panu sprzeciwić, nie mogliśmy się z Izakiem Panu sprzeciwić. Jesteśmy Mu posłuszni, wierzymy, że On nas kocha, że On nas prowadzi doskonałą drogą, że On ma dobre myśli o nas, że On chce nam błogosławić, tak jak naszemu ojcu Abrahamowi. My w to wszystko wierzymy i dlatego u nas jest inaczej. Ale co dzieje się po latach, kiedy bliźniacy dorastają? Kochani, coś się psuje w tej rodzinie i to psuje się bardzo. Starszy nazywa się Ezaw, młodszy nazywa się Jakub, co oznacza oszust. Wiecie, nie wiem, dlaczego tak go nazwali. Nie mam w ogóle pojęcia, ale tak go nazwali. Tak go nazwali. I coś w tej rodzinie się psuje. Relacje się psują. Dlaczego? Oto nadchodzi moment, kiedy Izak jest już stary, kiedy wie, że odchodzi z tego świata i właśnie musi przekazać komuś błogosławieństwo, schedę. Musi pobłogosławić jednego ze swoich synów. Słuchajcie, minęło wiele lat. Wiele lat wcześniej Bóg zaingerował w ich życie, wtedy, kiedy jeszcze bliźniacy byli w łonie Rebeki. Myślicie, że oni rozmawiali o tym? Że Rebeka nie podzieliła się ze swoim mężem, co Pan do niej powiedział? Jestem przekonany, że rozmawiali. Że nie było to tajemnicą. Bo jak my z tym będziemy żyć? Jak to wszystko u nas będzie wyglądało? Ale minął czas. I gdzieś to słowo Pana, ta ingerencja, to, że Pan ma jakieś plany, swoje własne, które chyba są lepsze niż nasze, bo kiedy Pan objawił swoje własne plany Abrahamowi i on im zaufał, okazało się, że one były lepsze niż jego plan na życie. Gdzieś te rzeczy umarły, obumarły, zostały zapomniane. Kochani, wierzę, że w życiu każdego z nas był taki moment, kiedy Bóg zaingerował. Powiedział, pójdź za mną. Powiedział, nie możesz już tak żyć, bo nie dasz rady. I tu na ziemi, a mówiąc tak szczerze, to nie dasz rady, bo nie pójdziesz ze mną do nieba, które ci przygotowałem. Będziesz potępiony. Diabeł zniszczy twoje życie. To była Boża ingerencja i poszliśmy za Panem. Jak wielu z was słyszało słowo prorocze odnośnie waszego życia, kiedy Bóg mówił, mam fantastyczny plan, chcę użyć cię do tego i do tego. Kochani, jak wielu z nas dzisiaj może powiedzieć, wszystko spełniło się co do joty. Pewnie nie wszyscy. I nie jest to mi obce, nie jest to obce po prostu człowiekowi. Bo nie zawsze idziemy za Panem bez żadnych zastrzeżeń. Amen? Nie zawsze potrafimy Mu zaufać do końca. Nie zawsze mamy wiarę taką, jak nasz ojciec Abraham. I w pokoleniu Izaka dokładnie tak jest. Gdzieś ta wiara się ulatnia. Izak już jest ślepy, wie, że odchodzi i mówi, muszę pobłogosławić
mojego syna, starszego syna Ezawa. Czyli muszę zrobić tak, jak to się robi. Według porządku Pana Boga. Tak jak robią wszyscy. Czy błogosławieństwo to uroczystość radosna czy smutna? Radosna. Ale nie ma święta w tym domu. Izak po cichu woła Ezawa. Chodź do mnie, chodź. Mam coś ci ważnego do powiedzenia. Słuchaj. Uwielbiam jedzenie, które mi przygotowujesz. Dziczyznę. Idź i upoluj coś dobrego. Przyrządź mi potrawę. Przyjdź tutaj do mnie. Ja sobie zjem. Tak lubię te twoje potrawy. I kiedy sobie zjem, będę ci błogosławił jako mojemu pierworodnemu. Mówi to szeptem, mówi to po cichu, aby inni nie słyszeli. I jakoś tak się składa, że Rebeka podsłuchuje i słyszy. Ale nie wychodzi i mówi, co tu się dzieje, dlaczego? Dlaczego nie jesteśmy Panu Bogu posłuszni? Nie postępuje w ten sposób, ale woła swojego młodszego Jakuba. Chodź tu. Wiesz, ja słyszałam, dzieją się niezwykle ważne rzeczy w tajemnicy przed nami i my musimy teraz coś z tym zrobić, bo jeżeli nic nie zrobimy, to twój ojciec za kilka godzin będzie błogosławił twojego starszego, a ja nie chcę, żeby tak było. Przecież kiedyś Pan Bóg powiedział, że to ty masz nad nim panować. Ale jakoś Pan Bóg nie radzi sobie z tym sytuacją, więc musimy mu pomóc. Co się dzieje? Idź, Jakubie. Ezaw poszedł na polowanie, zajmie mu to trochę czasu, ale ty idź tutaj blisko do obory, przynieś parę kózek, ja przyrządzę, bo wiem, co mój mąż lubi, ja przyrządzę cudowną potrawę i pójdziesz do swojego ojca, oszukasz go, mówiąc, że to ty jesteś Ezaw, starszy, i wtedy ciebie będzie błogosławił. Jakub poszedł, wybrał kózki i przyniósł matce, ona przyrządziła z nich jedno z ulubionych dań ojca. Następnie Rebeka wyszukała w swym domu szaty starszego syna Ezawa. Najpiękniejsze, jakie miała, i ubrała w nie syna młodszego, Jakuba. Ponadto skórkami z koźląt okryła mu ręce i gładką szyję. W końcu włożyła mu do rąk przygotowaną potrawę i chleb. Jakub udał się do ojca. Ojcze, zaczął, już jestem. Ojciec na to, kim ty jesteś, synu mój? Czyli zobaczcie, że nie idzie łatwo. Tak? Podają trudne pytania. Gdyby powiedzieć prawdę, oszustwo wychodzi na jaw. Padają trudne pytania. Pan Bóg stawia jakąś przeszkodę. Kochani, ja wierzę, że Pan Bóg nie stracił głowy. Że młodszy miał być panem nad starszym nie dlatego, że Bogu się tak wymyśliło, ale dlatego, że młodszy miał inne serce, inny potencjał. To starszy sprzedawał wcześniej swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. To jemu błogosławieństwo nie było drogie, to były jego decyzje. I Bóg o tym wiedział, że to się nie uda ze starszym, dlatego musi być odwrotnie. I Bóg nie tracił głowy, nie wiem, co by było, gdyby ustąpić Panu miejsca. Gdyby pomodlić się, Panie, to jest niemożliwe. Modlił się sługa. Panie, to jest niemożliwe, żeby teraz, dzisiaj przyszła dziewczyna, dała mi się napić, napoiła 10 wielbłądów, harowała jak wół i potem jeszcze poszła ze mną. To jest niemożliwe. Więc matka widzi, to jest niemożliwe, żeby Jakub był pobłogosławiony. Sługa stał i się przyglądał. Co zrobi Pan? Czy Pan sobie z tym poradzi? I Pan sobie poradził i wtedy wiedzieliśmy, że to jest Pan. Ale oni już nie mają tej wiary, biorą sprawy w swoje ręce. Więc mamy trudny moment, kim ty jesteś, mój synu? Wtedy Jakub oznajmił, to ja Ezaw, twój pierworodny. Zrobiłem, jak rozkazałeś, wstań proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem, a potem mnie pobłogosław. Co się stało, że tak uwinąłeś się z tym polowaniem, mój synu? Ciąg dalszy trudnych pytań. Tak naprawdę nie byłem na żadnym polowaniu. Tak mogłoby ruszyć sumienie. Ale on brnie dalej. Jakub na to, Pan, twój Bóg sprawił, że mi się powiodło. Wiecie co, no i Pana Boga jeszcze w to wmieszać. To już chyba przesada. Ale co się dzieje? Kochani, odgrywana jest jakaś sztuka, jakiś teatr. Nic nie jest prawdziwe. Nikt nie jest tym, kim jest.
Wszyscy oszukują. Taki jest dom Izaka i Rebeki, kiedy Izak jest już stary. Wszyscy oszukują. Jakub poszedł i pocałował go, a gdy ojciec poczuł woń jego szaty, zaczął mu błogosławić. O tak, to jest woń mego syna. Jakub błogosławi Izaka. Jakub błogosławi Izaka. Dzieje Jakuba. Przeskakujemy znowu trochę do przodu. Rozdział 28 Księgi Rodzaju, 10 werset. Jakub tymczasem, czyli Jakub jest błogosławiony, tak? Dopina swego, plan się udaje. Myślą, że wszystko jest super. Udało nam się. Boży plan się ziścił. Daliśmy radę. Ale kim jest Jakub? Jakim jest człowiekiem? Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. Podczas podróży przybył na pewne miejsca, ponieważ słońce już zaszło. Zatrzymał się tam na nocleg, układając się do snu. Wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan, przemówił. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą. Posłuchajcie uważnie. Oto ja jestem z tobą. Będę cię strzegł wszędzie, dokąd się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co obiecałem. Rzeczywiście Pan Bóg jest z Jakubem. Objawia mu się podczas jego podróży. Ta podróż, ona nie wynika z tego, że był podróżnikiem, ale ona wynika z tego, że Jakub ucieka przed swoim bratem, którego oszukał dwa razy, którego się boi, uwikłał się w trudne historie rodzinne. Więc musi uciekać i podczas tej podróży spotyka się z Panem. Widzi drabinę, czyli widzi łączność, tak, między miejscem, w którym jest, między niebem i Panem, którego widzi, i ziemią. Kochani, czy my dzisiaj mamy taką łączność? Czy jesteśmy tutaj pozostawieni sami sobie? Jak myślicie? Jesteśmy w miejscu łączności. Amen? Gdzie dwóch lub trzech, gdzie Kościół Jezusa Chrystusa. Tam Pan jest pośród nas, Pan, który jest na tronie, Pan, który nas kocha, który ma plan co do naszego życia. Jest łączność. I objawia się Pan Jakubowi. I powtarza, bo Pan jest wierny, to, co słyszał kiedyś Abraham, jego dziadek, to, co słyszał kiedyś ojciec jego Izak, powtarza wnukowi Jakubowi. Ja jestem z tobą. Posłuchajcie jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Oto ja jestem z tobą. Będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co obiecałem. Obietnica o pokoju, o błogosławieństwie, o zaopatrzeniu. Amen. O miłości, o towarzyszeniu, o kontroli. Pan obiecuje Jakubowi, że jest z nim, że mu da, że jest Panem, że nie opuści go do momentu, aż spełni się wszystko, co mu obiecał. Amen? Kochani, to samo Pan dzisiaj mówi do ciebie i do mnie.
Ja jestem Panem. Ja Ciebie nie opuszczę. Będę Ci towarzyszył, aż spełni się wszystko to, co Ci obiecałem. Dlatego warto żyć. Amen. Dlatego mamy żywą nadzieję, o której mówił pastor Bogusław. Ale Jakub zaczyna się modlić. Jakub ma objawienie Pana. Jakub słyszy Pana i zaczyna się modlić. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. Czy ślub przed Panem w odpowiedzi na takie słowa to rzecz dobra czy zła? Właściwa reakcja, jak to powiemy, tak? Super. Ale chcę wam pokazać, co się dzieje, kiedy Pan już tak wyraźnie nie przemawia. Kiedy może zapomniałem o Jego obietnicy. Kiedy może żyję jakoś tam, bo myślę, że już na takie życie jestem skazany. No bo już mam tyle lat i co jeszcze może się wydarzyć? Kiedyś ktoś powiedział, że Bogu wystarczyło 40 ostatnich lat w życiu Mojżesza. To była 1/3 jego życia. 40 lat, kiedy wielu z nas już by poszło na emeryturę i powiedziało, jak żyliśmy pierwszą 40, drugą, no 120, trudno cię przeżyć, to i tą trzecią jakoś przeżyję. A tu się okazuje, że to jakoś przerodziło się w jakość. I Mojżesz zrobił wszystko, co Pan chciał, aby zrobił przez 40 ostatnich lat jego życia. To mi mówi, nigdy nie jest za późno, bo nie wiemy, co Pan ma dla mnie jutro. Amen? I tu nie ma znaczenia, ile masz lat. Więc Jakub składa ślub. O jak dobrze, że Pan się odezwał, że mogę Mu odpowiedzieć. I odpowiada taką oto modlitwą. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, mojej drodze, i będzie strzegł mnie na mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. Czy takie modlitwy oczekiwał Pan? Czy tak modliłby się Abraham, albo czy tak modlił się jego dziadek? Ta modlitwa, właściwie to co to za ślub? Innymi słowy, on woła, Panie, jeśli dotrzymasz swojego słowa, jeśli mnie nie okłamujesz, jeśli mówisz prawdę, jeśli jesteś Bogiem wiarygodnym i to wszystko się spełni, a tak naprawdę, jeśli to wszystko się spełni na mojej drodze, tam, gdzie ja się udaję, czyli jeśli dodasz coś do mojego życia, do moich planów, bo ja sobie doskonale radzę, zobacz, jestem błogosławionym, a miał być Ezaw. Ja daję sobie w życiu radę. Więc jeśli spełnisz te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, to będziesz moim Bogiem. Kochani, cudowne jest to, nie będę tego już dzisiaj mówił, że Pan poradził sobie i z Jakubem. Bo pewnego dnia usłyszał, że całe to jego życie wyraża się w tym, że jego brat wściekły z armią 300 wojowników idzie na niego po to, by go zabić. Nadszedł czas zapłaty. I wtedy Jakub się przeraził. Wtedy się wystraszył i wtedy powiedział, Panie, jeśli Ty mnie nie uratujesz, to już mnie nie ma i to wszystko, co zrobiłem, spotka się słuszną odpłatą. Ale już w tym momencie mógł modlić się inaczej. Jednak to nie następuje. Modli się, Panie, jeśli to, jeśli tamto, jeśli to, to będziesz moim Bogiem. Jak my dzisiaj się modlimy, kochani? Jaka jest moja modlitwa, jaka jest Twoja? Jakie jest moje wyobrażenie o Panu, jakie jest Twoje? Czy wierzymy, że jest coś więcej? Czy na to oczekujemy? Czy naprawdę ufamy, że Pan jest Bogiem?
że On nas kocha, że ma fantastyczny plan dla naszego życia. I chyba najtrudniejsze, czy potrafimy, czy dajemy Mu miejsce na ingerencję w nasze życie. Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, bo Ty wiesz lepiej. Pomódlmy się przez chwilę. Możemy pochylić swoje głowy. Stańmy przed Panem. Możemy siedzieć, jak Wam wygodniej. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Panie, dziękując, że uczysz nas, napominasz nas, pokazujesz nam, jak wygląda życie tutaj na ziemi. Panie, dziękujemy Tobie dzisiaj, że pokazujesz nam, że życie z Tobą to życie niezwykłe, że Ty przyszedłeś po to, aby wskazać nam drogę, dać życie, dać nie byle jakie życie, ale życie w obfitości. Panie, tak bardzo, bardzo Tobie za to dziękujemy. Panie, wyznajemy, że to prawda, że Tobie ufamy. Panie, wyznajemy, że oczekujemy obfitości w naszym życiu, Twojej obfitości na Twojej drodze. Duchu Święty, przypominaj nam słowa, które mówiłeś do nas, może wiele lat temu. Duchu Święty, przypominaj słowa, które mówiłeś do tego Kościoła, obietnice, które składałeś, a których wypełnienia jeszcze nie widzimy. Panie, dzisiaj chcemy stanąć wiarą. Panie, że Ty wszystko możesz. Że najbardziej szalona modlitwa, jeśli płynie ze szczerego serca, oddanego Tobie, jeśli płynie z wiary w to, że Ty jesteś Panem i żadna myśl, żadna rzecz nie jest dla Ciebie niewykonalna, stanie się prawdą. A im bardziej trudna i niemożliwa, tym większa chwała dla Ciebie, Panie. Tym większy dowód, że to Ty jesteś, nie kto inny. Panie, my chcemy więcej. A może ktoś chciałby jakby od nowa wejść na drogę, którą Pan Cię prowadził i kiedy teraz myślisz o tej drodze, która miała być taka wspaniała, a wygląda dziś inaczej. Jednak myślisz sobie, tak, nie ma nic niemożliwego dla Pana. Skoro Izak z Rebeką się pogubili, skoro ich Jakub stał się oszustem, a mimo to Pan był z nim, to przecież Pan jest dzisiaj i ze mną. Tak, Pan jest dzisiaj z Tobą. Pan Cię nie porzuci i nie opuści. Ale to Pan chce Cię poprowadzić i to Pan chce być Panem. Może to troska o Twoje dzieci. Co mogę jeszcze zrobić? Tak, rodzice, róbmy, co tylko możemy. Ale nieraz będzie moment, Panie, to Ty wszystko możesz. Muszę Tobie zaufać co do przyszłości moich dzieci, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Panie, umieram dla moich planów. Panie, rezygnuję z jeśli. Nie chcę decydować się na życie, albo się uda, albo się nie uda, albo Pan pobłogosławi, albo nie, albo będę Mu służył, albo nie będę Mu służył. Panie, ale chcemy Tobie służyć. Amen, Kościele? Panie, nie chcemy jeśli, chcemy wierzyć Twojej obietnicy. Dzisiaj, Panie, chcemy wyznać, że Ty jesteś Panem, że Ty nam dasz dobre rzeczy. Wierzymy w to z całego serca. Panie, chcemy wyznać, że to my jesteśmy z Tobą, bo chcemy iść za Tobą wszędzie, gdzie Ty idziesz. I Panie, dziękujemy Tobie za to,
że nas nie opuścisz, aż to wszystko, co zaplanowałeś dla nas, się stanie. Amen. 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 Niech Bóg będzie błogosławiony.